dobry. Dzień dobry, witamy Was serdecznie. W programie, witamy Ciebie. W programie gotujemy z Pepe TV. I gotujemy z Bemkiem. I z Różą. Tak, którzy są Dream Team nie tylko w życiu, nie tylko na scenie, ale całokształt jest taki właśnie podwójny. I to się liczy. Słuchajcie, kochani, dzisiaj przedstawię Wam coś takiego, takie urządzenie, co się nazywa slow cooker, który bardzo pomaga nam w pewnych rzeczach, a konkretnie w przeprowadzeniu naszej przemiany metabolicznej, którą na przykład ja dokonałem. I ja dokonałam. I Róża dokonała. Ja chciałem wielu innych. Chciałem tylko pokazać na przykład, ta przemiana metaboliczna polega właśnie na tym, że Róża kiedyś wyglądała tak i tak teraz wygląda. Ja mam oczywiście swoje zdjęcie też tutaj. I po prostu to były czasy, gdzie miałem nawet i czasami problem z zawiązaniem buta. W zasadzie nie był problem, ale zadyszkę. Jeżeli już była zadyszka, ale czułeś, że coś jest pomiędzy. Tak, tak. Pięknie było na tym jeziorem, tam na tej łódeczce, ale jak tak sobie to zdjęcie na to sobie spojrzałem, to sobie myślałem, trzeba coś w tym życiu już zmienić, nie? I poznaliśmy ten program właśnie oczyszczający, którym się zajmujemy i od ponad dwóch lat jesteśmy w tym programie. I opowiadamy o tym. No i czujemy się. Dużo ludziom opowiedzieliśmy, którzy również zmienili swoje życie, zmienili swój styl życia przede wszystkim, swój wygląd, swoje samopoczucie, są przeszczęśliwi. Także postanowiliśmy opowiadać o tym dalej. Tak jest. I teraz, do czego ja zmierzam? Ponieważ w tym programie musimy jeść 3 razy dziennie, dużo białka w początkowej fazie. 4 razy dziennie kochanie. 4 razy dziennie, bo jogurty to też białko. A jogurty to oczywiście. I oczywiście każdy się zastanawia, jejku, jak ja sobie to poradzę, 4 razy dziennie gotować, to nie dam rady, nie? Więc słuchajcie, tutaj mamy takie urządzenie, po mojej lewej stronie, to się nazywa slow cooker, a po polsku nazywa to się wolnowar. Ja się na początku śmiałem, bo człowiek znał tą nazwę szybkowar, a tu nagle wolnowar. No dobrze, okej. Okay. Znaczy, przepraszam cię bardzo, musimy tylko jeszcze powiedzieć, jak poznaliśmy ten garnek po prostu. A to już Róża powie, tak, a ja poznaliśmy to w Ameryce, bo tam co roku jeździliśmy właśnie robić muzykę. I w mieszkaniu, czy w domach, w których mieszkaliśmy, tam każdy stał właśnie taki slow cooker. I tam się tego nauczyliśmy, poznaliśmy i stwierdziliśmy, wow, to jest to. I wiecie, nawet jak już się nie robi tej przemiany metabolicznej, jak już normalnie gotujemy, normalnie znowu jemy, bardzo to ułatwia nam życie, przede wszystkim, szczególnie w dzisiejszych czasach, gdzie wszyscy gonią, gdzie wszyscy mają brak czasu, że z jednego punktu A do punktu B i po prostu tak naprawdę nie mamy czasu na nic, nie mamy czasu na gotowanie. Później jak bardzo zgłodniejemy, to chwytamy do ręki byle co, jakieś jedzenie śmieciowe, które niestety właśnie niszczy nasze zdrowie, niszczy nasz organizm. Dobrze, to Róża powiedziała, gdzie żeśmy poznali, dlaczego, jak i co. Więc tak, ja tu Wam chciałem pokazać, jak ja to przygotowuję i na czym ta genialność tego urządzenia polega. Polega to na tym, że my tego nie możemy przypalić. Nie jesteśmy w stanie przypalić, nie musimy stać nad tym garkiem. Nie trzeba dolewać wody. Nie trzeba kompletnie. Nie trzeba dawać tłuszczu. Trzeba tylko guzik włączyć i guzik wyłączyć po 6-8. Kochanie, 7. Uśmiechnij się. Ty tu mówisz tak właśnie, jakby to było. Boże, nie, to jest lekkie. Dobrze, słuchajcie, teraz tak. Ja mam tutaj 3 gatunki mięsa. Chciałam Wam pokazać, na czym polega moje gotowanie. Więc tak, tutaj wezmę sobie ten środek, ale to za chwilę, nie, to za chwileczkę. Najpierw sobie to mięsko zobaczę. Więc ja tutaj mam, proszę Państwa, tak dla przykładu, udko z kurczaka, mam kawałek szyi z indyka, która już jest pokrojona, i mam kawałeczek uda bez kości z indyka. Bo chcieliśmy tylko dodać, kochani, musimy też tu właśnie, żeby było tak wiadomo, o co tu chodzi, że jak robimy tą przemianę metaboliczną, to jemy właśnie kurczaka, indyka, kaczkę, gęś, właśnie można 2 razy w tygodniu zjeść wołowinkę, można rybkę, może owoce morza. I więc moja praca polega na tym, że oczyszczam po prostu z tłuszczu, z
z tłuszczu o te rzeczy, które później no, wyrzucam, bo wiadomo, za dużo tłuszczu nie potrzeba, prawda? Troszeczkę tłuszczu tam i tak tam się gdzieś wytopi, ale tutaj widzimy, że to udko troszeczkę jest przerośnięte, prawda? W związku z tym pozbywamy się tłuszczu i tak byś można w zasadzie zostać, po czym wrzucam to do garnka, zaraz ten garnek przełożę do tego strony. Później doglądam tutaj te szyjki. Szyjki są w zasadzie fajne, nie mają tłuszczu. Tutaj doglądam następny kawałek tego uda. Tutaj jest też troszeczkę za dużo tłuszczu. Odkrajamy go, żeby nam ten tłuszczyk nie przeszkadzał, prawda? Tutaj możemy troszeczkę tłuszczyku też wykroić. I to idzie bardzo szybko i sprawnie. W sumie przygotowanie tego mięska kosztuje nas w zasadzie może 5, 7, 8 minut, w zależności kto, jak szybko potrafi nożem się obsługiwać, prawda? Ja tam kucharzem zawodowym jestem, ale tutaj też by wystarczyło. W związku ale, z tym, ale Benek jest bardzo dobry w przygotowywaniu mięsa. W związku z tym wkładam to wszystko. Nam czego tłuszczyku więcej nie potrzebujemy, w związku z tym go pozbywamy się go. Następnie wyciągamy z tego garnka to gliniane wnętrze, jest to gliniane, bo gliniane, a wiadomo, że glina to jest natura, prawda? I tak jak kiedyś 200, 300, 400 lat temu były gliniane garnki, prawda? Były też inne smaki. I teraz, słuchajcie, całe przygotowanie tego wszystkiego to jest w zasadzie najmniejsza filozofia. Mamy tutaj ten garnek. Proszę Cię bardzo, może sobie rączki wytrzeć. Mamy to mięsko. Mamy to mięsko, które wrzuciłem. Dobrze. Akurat tutaj. Benku, ja to będę minutkę tak? przerwę. Ja chciałam tylko Państwu jeszcze pokazać właśnie cudowne witaminki, które pijemy codziennie rano. Lejemy super wodę. Pamiętajcie, żeby zawsze dużo pić wody niegazowanej. Bo gazowana jest bardzo niezdrowa. Jest bardzo dużo ludzi, którzy nie potrafią pić wody niegazowanej. Tylko z gazem, a gaz w wodzie właśnie tam jest niedobry, jest po prostu zakwasza nasz organizm. I co ja robię? Ja tak szybko rozgrywam. To jest, no, tu nie szkodzi, to jest power cocktail. Słuchajcie, tu jest cała plejada warzyw i owoców, które właśnie uzupełniają nasze braki żywieniowe, które mamy. I to będzie teraz gorzej z tym, bo nasza żywność, którą spożywamy, wprawdzie pięknie, kolorowo wygląda, ale tam nic w środku nie ma. Także można sobie to sprawdzić. Dlatego ja, zanim poznałam te produkty, tak samo się zdrowo odżywiałam, nie paliłam, nie piłam, a pomimo to zdrowie szwankowało i nic mi nie pomagało. Odkąd biorę te właśnie produkty, moje zdrowie, kochani, kwitnie, ja kwitnę, zdrowie kwitnie, jest cudownie. I dlatego co rano pijemy, tutaj właśnie te witaminki, które do tego, że fajnie wyglądają, jeszcze super smakują, popatrzcie, piękny kolor. To jest taki w sumie kolor i smak naszego polskiego kubusia, na pewno znacie. Z Polski, któż by nie lubił kubusia wypić kiedyś, a i teraz tak samo czasami ze smakiem. Proszę bardzo, Beniu, możesz sobie się łyżeczka napić. Ja się łyżeczka napiję. Tak. W związku z tym ty już to przygotowałaś. Tak, ale ja dalej. Bardzo cię proszę. Po tym, jak kujka wypije, to... Tylko chciałam się powiedzieć, że taka torebka to zaspokaja potrzebę całodniową na witaminy i minerały. Oczywiście możecie pomiędzy sobie jeść tam jabłuszka czy inne owoce i warzywa, które ładnie wyglądają, ale które tak naprawdę nam nic już nie dają. Także ja przechodzę dalej do naszego mięska. Słuchajcie, mięsko włożyłem do tego właśnie wkładu i przyprawiam to mięsko. Jak ja to przyprawiam? No całkiem prosto. Tutaj mam akurat wędzoną paprykę. Tak sobie wsypuję tej wędzonej papryki. Na oko. Tak na oko. Na oko. Bo musisz powiedzieć, kochanie, że my wszystko na oko gotujemy. Ja nie mam tak samo przepisu. Tak się mówi, że facet niby na oko w szpitalu. Tutaj wczoraj u Włocha kupiłem taką specjalną przyprawę, ona się nazywa spaghetti przyprawa, chociaż ja nie, bo nazwa spaghetti ma dosyć ostra jest, ponieważ my ostro lubimy, to też tutaj troszeczkę wsypię tej przyprawy, prawda? I co robimy dalej? Odstawiamy tą przyprawę. Następna przyprawa. Na zdrowie. Pikant Gewürz. Nie wiem, czy się zwrócił uwagę, że ja w ogóle nie używam. Czego nie używam? Nie używasz soli. Nie używam soli, a dlaczego? Dlatego, że w tym całym programie
który my używamy. Soli nie używamy, aczkolwiek jak w jakiejś przyprawie się tam troszeczkę może sól zawieruszy, jakieś dziebełko, to nie jest taki problem. Czyli zostanie. Pieprz, dużo pieprzu. Kolorowy. Więc tak, możemy wszystkie przyprawy używać oprócz soli, ale stwierdzicie później, po paru dniach, że jednak nie brakuje nam tej soli, bo te wszystkie inne przyprawy są takie smaczne i w ogóle poznamy smak innych przypraw, słuchajcie. I też smak mięsa. Chciałem tutaj reklamę zrobić. Dostałem takie przyprawy, ona się nazywa Adios Salz. Zobaczcie, jest szereg takich dużych przypraw. Też się dosypuje. Czy zamówiłeś chyba w Amazon, nie? Przez Amazon można zamówić, słuchajcie, kochani. Także nie ma problemu, bo czasami ludzie w panikę popadają. Jejku, ja teraz nie będę mogła soli używać i tak dalej. Słuchajcie, to jest najmniejszy problem. To nie boli. To smakuje rewelacyjnie. Tutaj jeszcze trzeba go właśnie otworzyć. Już biorę. Otwieramy. Wsypujemy troszeczkę, tak jak Róża mówi, ja mówię na oko. Nie? Na razie to mięsko tak wygląda troszeczkę dziwnie, prawda? Dobrze, czyli mamy przyprawione mięsko. I jeszcze trzeba, zobaczcie, ile tu jest tych przypraw. I to nie jest za dużo, uwierzcie mi. Bo ja też na początku myślałam, Boże, tyle przypraw, to przecież ten smak cały mięsa zniknie. Absolutnie nie, to nie jest za dużo, to jest akurat tak. Nie, właśnie, że jak za mało dajemy tych przypraw, to wtedy to nie smakuje. To wiecie co, to mięsko nie smakuje. Mdłe. I po prostu niektórzy się zniechęcają, bo nie potrafią gotować. Nie? W związku z tym sypcie tych przypraw, sypcie. Jak mam za dużo, na drugi raz może troszeczkę mniej zawsze dać. Oczywiście. Po czym, jak żeśmy tutaj nasypali tych przypraw, mam czyste ręce, co biorę, mieszam to mięsko tutaj sobie, mieszam tak, żeby po prostu, żeby wszystko było ładnie doprawione. I jak mamy, jak widzimy, że każda część mięska jest ładnie już oklejona przyprawami, to w zasadzie można to zostawić. Oczywiście ja tutaj do celów służbowych wziąłem troszeczkę mniej. Ten garnek można praktycznie zapełnić do góry, prawda? Taki jak duży garnek, i tyle można mięska sobie wstawić różnego rodzaju. Zobaczcie, nie wlewam żadnej wody, nie wlewam żadnej oliwki, nie wlewam nic. To mięsko ma tyle w sobie tych rzeczy, że nie trzeba więcej nic tutaj doprawiać. To wstawiamy do naszego garnka dalej i wstawiamy tutaj, załączamy nasz garneczek. Załączamy, tak. Załączamy. Gdzieś położyłem ten dekiel. Aha, przykrywamy tym dekielkiem to. Nie? Ja zawsze wstawiam tutaj, mam różnego rodzaju, może teraz będzie widać, o. Tak, jest low, high i później i tylko jeżeli trzymać to ciepło. Ja biorę na low i kochani zostawiam to, na przykład idę spać sobie. Godzina 22, o godzinie 6 rano jest mięsko gotowe. Czyli albo jeżeli ktoś rano sobie przed pracą to wstawi sobie przed pracą, wraca z pracy, mięsko jest gotowe do jedzenia. Ja wam chciałem pokazać, jak to wygląda po zrobieniu już. Jak to właśnie w telewizji wszystko możliwe, szybko bo się dzieje. Przygotowałem, tak. Zadam ci widelczyk może. W następnym odcinku wam pokażę. Proszę cię bardzo. I zobaczcie jak to właśnie wygląda już po zrobieniu, z tym, że to już jest w tej chwili zimne, także tutaj się nawet w tej chwili to tak wygląda, jak ciepło oczywiście wszystko paruje, można od razu kroić sobie i sobie spożywać. Ja w następnym odcinku wam pokażę, co można z tego jeszcze zrobić. W każdym razie tutaj mamy mięsko, że możemy od razu na patelnię podgrzać. Czy jak ktoś lubi na zimno. Tak. W związku z tym, jeżeli przygotujemy sobie tyle mięsa, to mamy mniej więcej na 4-5 dni mięska. Oczywiście wkładamy to do lodówki, po czym naprawdę nie ma żadnego problemu, bo to mięsko jest kruchutkie, soczyste, to jest bardzo dobre. Nie? Przypomina sobie, jak jedna z naszych klientek powiedziała, że jeszcze nigdy w życiu takiej soczystej wołowiny nie jadła. Wołowiny, tak jest. Mm-hmm. Nie? Oprócz tego w tym garku można na nie rosół gotować i inne rzeczy, ale to już można się w internecie sobie doczytać, co można z tych rzeczy robić. W związku z tym... I jeszcze musimy dodać, że my robimy tak reklamę tego garka, ale tak z własnej woli, bo z tego nie mamy żadnych korzyści. To jest tylko, żeby ułatwić innym życie. W zasadzie powinniśmy do firmy napisać, nie? No powinni nam ale to nie, kochani, to jest czystego serca, bo po prostu nie. Sami stwierdziliśmy właśnie, jak to ułatwia życie, jakie to jest cudowne. I to mówię, nie tylko cel reset, ale później po cel reset,
po tej odnowie biologicznej, którą zrobiliśmy. Czyli sami widzicie, przygotowanie trwa dosłownie 5 minut. Mhm. Można tak samo w tym rosół gotować, można warzywa gotować, można, no wszystko możliwe, ciasto nawet robić. Także na tym etapie zakończymy ten dzisiejszy odcinek, a w następnym pokażę, jak to się spożywa. Gdzie masz twoje kochanie witaminki? To właśnie o to, tak na zdrówko. Witaminki. Na zdrówko, wszystkiego dobrego. Zdrowie, kochanie. Buziaczka. Pozdrawiamy. Fajnie mi się z tobą gotowało. W programie Gotowanie w TVPP. Wszystkiego dobrego. No i piątaczka. I piątaczka. Do następnego razu. Było fajnie z wami.